Uzasadnij, że suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8. Zastanówmy się, w jaki sposób zapisać liczby nieparzyste. Liczby parzyste są wielokrotnością dwójki, dlatego też możemy je zapisać w postaci 2n, gdzie n jest liczbą naturalną. Zapiszmy z boku, że n należy do zbioru liczb naturalnych. Wiemy, że bezpośrednio za liczbą parzystą znajduje się liczba nieparzysta. Więc jeżeli do 2n dodamy 1, dostaniemy zapis liczby nieparzystej. Kolejna liczba nieparzysta, znajdująca się za liczbą 2n plus 1, jest od niej o 2 większa, czyli możemy ją zapisać w postaci 2n plus 3. Kolejną zapiszemy jako 2n plus 5 i ostatnią, czwartą, jako 2n plus 7. Chcemy udowodnić, że suma kolejnych czterech liczb nieparzystych jest podzielna przez 8. Więc dodajmy te liczby do siebie. 2n plus 1 dodać 2n plus 3 dodać 2n plus 5 i dodać 2n plus 7. Uprośćmy nasze wyrażenie. Dodajmy do siebie liczby n. Łącznie dostajemy 8n, a następnie 1 plus 3 plus 5 plus 7 daje nam razem 16. Ponieważ chcemy udowodnić, że ta liczba jest podzielna przez 8, wyciągniemy 8 jako wspólny czynnik przed nawias. Dostaniemy 8, a w nawiasie n dodać 2. Sprawdźmy. 8 razy n daje nam 8n i 8 razy 2 daje nam 16. Ponieważ liczba n była liczbą naturalną, wnioskujemy, że n plus 2 również jest liczbą naturalną, co również należy do zbioru liczb naturalnych. Stąd też dostaliśmy iloczyn liczby 8 i jakiejś dowolnej liczby naturalnej. Udowodniliśmy, że suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 8.